Ta praca powstała właściwie jako taki efekt uboczny pracy nad wystawą Mapa. No i to była wystawa o podróżach artystów w czasach stalinizmu. No i to były czasy, kiedy było bardzo trudno w ogóle z Polski wyjechać. Ciężko było dostać paszport. To, co było dla mnie jakieś takie ciekawe, to było to, że właśnie jak artyści jeździli do Paryża, to bardzo często największe wrażenie na nich robiło to Muzeum Człowieka, czyli antropologiczne muzeum. No i pomyślałem, że to jest taki moment, w którym w polskiej sztuce, jakby w tym polskim dyskursie sztuki się przepracowało coś, co się wydarzyło na Zachodzie już w latach powiedzmy 30., czyli takie zbliżenie się właśnie sztuki i antropologii. Oprócz tych relacji w dziennikach, został po Hansenie i Lechu Hunce zostały rysunki, po prostu ta seria szkicowników, gdzie oni szkicowali te rzeźby. Także ta moja praca polega na tym, że na podstawie tych szkiców, takich bardzo często oszczędnych, odtworzyłem modele 3D tych rzeźb i je wydrukowałem. Te rzeźby są zapisem wielokrotnego przetworzenia, uproszczenia i zredukowania obcej kultury. Janek nie sięgnął po te oryginalne wizerunki figurek, lecz już po ich syntezę przetworzoną przez architekta, który w szkicowej formie jakoś zinterpretował te kształty, tak jakby pozbawiając ich po raz kolejny ich naturalnego kontekstu. Stały się właściwie abstrakcyjnymi formami, bliskimi naszej wrażliwości. Generalnie drukarki 3D wcześniej to były bardzo drogie i niszowe urządzenia. To były, taka drukarka na przykład potrafiła kosztować 100 tysięcy, 200 tysięcy. W 2000 latach jakieś patenty, które stały za tą technologią FDM, druku 3D, wygasły. Nagle się pojawiły takie domowej roboty drukarki, które ludzie sami konstruowali. No i ja zrobiłem taką drukarkę, bo ona była na tej wystawie w zamku i tam drukowałem na niej jakieś rzeczy, ale to nie były jeszcze powiedzmy prace. Oczywiście ta drukarka była bardzo, co chwilę się psuła i te wydruki były słabe jakości. Dla mnie też te glicze i te niedokładności czasami są fajne. To jest po prostu tak, nie wiem, patrzymy na dywan stary, no to tam też są na przykład nierówności koloru, bo na przykład jak się nitka kończy, to się bierze następną i ona ma trochę inny kolor. Ta seria na podstawie rysunków Hansena to była taka pierwsza rzeczywiście pierwsze prace, które wydrukowałem na tej drukarce. Myślę, że Janek jest naprawdę obdarowany taką niesamowitą wrażliwością, która sprawia, że ta sztuka potrafi w bardzo dojrzały, intelektualnie bogaty sposób opowiadać o współczesnym świecie. Potrafi ująć problemy światowe w takiej wspaniałej syntezie. Jakby jak się pojedzie, no nie wiem, do Afryki czy do Indii, chodzi o to, że sztuka może pomagać zmieniać świat na jakiś inny, na lepszy, a żeby w ogóle wpaść na taki pomysł, że coś takiego jest możliwe, to na pewno ułatwia to pojechanie do jakiegoś kraju, w którym jest naprawdę inaczej niż w Europie. Sztuka jest jakimś narzędziem, które jest blisko gdzieś właśnie takiej polityki, która polega na wymyślaniu lepszego świata i wprowadzeniu go w życie.